Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj bierzemy sobie na tapet dwie pozycje. Dlaczego? A dlatego, że właśnie będzie kolejny odcinek z komiksowych polecajek. Oczywiście, zanim zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj, tak jak widzimy, mamy dwie pozycje. Malarz Łukasza Godlewskiego oraz Góry Szaleństwa Adama Fydy. Co łączy te dwie pozycje? Ano to, że tak jak spojrzymy na pierwszą, czyli na pozycję Timofa, gdyż wydawnictwo Team of Comics odpowiada za ten komiks, jest nazwisko Lovecraft. W przypadku tego drugiego, gdzie jest to komiks niezależny, tutaj też możemy zauważyć, że pojawia się nazwisko Lovecraft. Co do samych tych komiksów, pierwszy z nich, którego Wam tutaj przedstawiałem, czyli właśnie Góry Szaleństwa, komiks, który jest w miękkiej oprawie ze skrzydełkami, tak samo jak tamta pozycja druga, czyli Malarz, oczywiście tutaj mamy jej grzbiet, a także tył okładki 42 zł, cena okładkowa, jego można trafić troszeczkę taniej, oczywiście jak poszukacie. Co do Malarza, prezentuje się w sposób następujący, również miękka oprawa, również ze skrzydełkami. Natomiast tutaj co do kwoty, nie ma jej podanej, ale chyba w granicach 60, może coś koło tego, możecie kupić ten komiks choćby nawet na gildii.pl. Także komiksy oczywiście się różnią formatem, tak jak możemy zauważyć, znacznie większy jest, ale też i cieńszy komiks wydawnictwa Team of. Natomiast tak jak wspomniałem, te dwie pozycje łączy to samo nazwisko, czyli Lovecraft, prawda? Kto troszeczkę ogląda mój kanał, doskonale wie, że ja jestem w mniejszym lub większym stopniu fanem grozy, tak? Jeśli chodzi o opowiadania Lovecrafta, mistrz grozy, jak się o nim mówi, i to jego słynne Cthulhu, prawda? Oraz inne historie, które stworzył. Książek trochę mam, oczywiście czytałem, ale na pewno też i przeczytałem te dwie pozycje, które tutaj mamy. I one są naprawdę świetne, są po prostu świetne. Jeżeli chodzi o same Góry Szaleństwa, to jest bezpośrednie takie, w pewnym sensie bym powiedział, przełożenie tej historii właśnie w Górach Szaleństwa, która dzieje się oczywiście w zimnych krainach, prawda? W zimnych krainach Antarktyda. Antarktyda chyba, z tego co pamiętam. Jeśli nie, to mnie poprawcie. I tutaj właśnie w bardzo takim krótkim, bym powiedział, streszczeniu został nam ten komiks przedstawiony. I powiem Wam szczerze, że wygląda to świetnie. Ja naprawdę byłem zauroczony przede wszystkim samymi tymi ilustracjami, które tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze się sprawdziły. Brawa dla twórcy, tak, dla Adama Fydy, że zdecydował się właśnie na taki krok, bo uważam, że wyszło mu to naprawdę bardzo dobrze. Ja nie będę się tutaj może jakoś specjalnie nad fabułą rozwodził, gdyż jeśli ktoś jest fanem w Górach Szaleństwa i ogólnie Lovecrafta, prawda, to wie, o czym jest ta historia, ale pewna ekspedycja, tak, która wyrusza właśnie, natrafia na miejsce, na pewne miejsce, na pewną sytuację, gdzie wcześniej wyruszyła jedna z ekip, i oczywiście słuch po niej zaginął. Druga ekipa się udaje, aby odnaleźć tą pierwszą, tak? I to, co znajdują i tam, gdzie się w ogóle wybierają, jest, powiem Wam szczerze, takie dość, może nie zaskakujące, ale dość mroczne. Ja pamiętam, akurat w Górach Szaleństwa czytałem w pewne lato tą opowieść. To już było kilka lat temu, prawda? I powiem Wam szczerze, że wtedy naprawdę zagłębiałem się niesamowicie w tą historię. I w pewnym sensie, mimo że troszeczkę nie tak bardzo mrocznie, ale w pewnych tutaj aspektach tych wizualnych widzimy kolorowe takie troszeczkę te prace, to mimo wszystko ja naprawdę poczułem ten klimat i bawiłem się bardzo dobrze, tyle mogę powiedzieć. Historia jest bardzo przyjemna, można ją przeczytać, bawiąc się świetnie, także myślę, że jeżeli jeszcze jakimś sposobem Wam się nie udało przeczytać tej pozycji, myślę, że warto sięgnąć, tym bardziej, że mówię, jest atrakcyjna cena.
Co do samego malarza, no to jest to taka, bym powiedział, absolutna nowość, która dopiero co się pojawiła na rynku. I w wypadku malarza Łukasza Godlewskiego, no tutaj akcja dzieje się już u nas w kraju, gdzieś okolice tam Gdańska, powiedzmy, prawda, nadmorskie jakieś tam są właśnie przedstawione regiony. I chyba to jest dla mnie w pewnym sensie może największy taki zarzut, jeśli chodzi o ten komiks, gdyż ja przyzwyczaiłem się, że te opowieści związane z Lovecraftem dzieją się gdzieś poza granicami naszego kraju i tutaj na początku nie mogłem się do końca do tego przekonać, ale z czasem wyszło to naprawdę, wydaje mi się chyba, że na plus i całkiem spoko to było przedstawione. Sama historia jest bardzo klimatyczna, dzieli się na takie dwie części. W pierwszej oczywiście nasz główny bohater, który no właśnie jest z zawodu malarzem, dowiaduje się, że dostaje spadek, jeżeli tak możemy to nazwać, który no, przy swoim mu nie lada historii czy kłopotów być może na swój sposób też. I tutaj właśnie dzieli się na jego to życie obecne oraz to, co się wydarza, czy wydarzyło, wydarza w chwili, kiedy on to czyta, prawda, ale tak naprawdę wydarzyło już jeszcze wtedy, kiedy jego ojciec świętej pamięci podróżował gdzieś tam po nieznanych krainach, no i właśnie ten taki troszeczkę, bym powiedział, mit Cthulhu nawet w pewnym sensie, ja bym sobie to tak użył określenia, wtedy właśnie miał miejsce ta pewna sekta taka, która czciła bóstwo z morza. No i oczywiście przygoda ojca naszego bohatera, który musiał sobie z tym wszystkim poradzić. Także mówię, jako całość bardzo fajnie. Przede wszystkim rysunki są spoko, są klimatyczne. Wydaje mi się, że tak właśnie zaprezentowane po prostu dają radę i powinny się sprawdzić dla każdego, kto będzie czytał ten komiks. Ktoś, kto lubi właśnie taki troszeczkę takie historie z dreszczykiem emocji, a przede wszystkim właśnie lovecraftowskie klimaty, myślę, że nie będzie zawiedziony. Ja rozmawiałem z Sylwkiem, który właśnie wspominał mi, że ten komiks może mi przypasować, gdyż on wie, że lubię Lovecrafta i mówi, że on nie przepada za Lovecraftem, ale mówi, że mi na pewno będzie się podobało właśnie ze względu na to, że jestem na swój sposób takim małym fanem twórczości, tak, pana z Providence, że tak to powiemy. Więc mówię, świetna rzecz, naprawdę mi się bardzo podobało. Rysunki naprawdę dają radę i przede wszystkim też plusem jest takim, że jak zauważymy, jest sporo takich dodatków i nawet wyjaśnień odnośnie tego, jak się autor tutaj wzorował, czym ewentualnie rozrysowując choćby nawet same pomieszczenia, tak żeby wiedzieć, jak rysować kadry w danym momencie, kiedy bohater znajduje się w tym budynku, gdzie przebywa. Także mówię, kilka takich ciekawych smaczków można wyłapać. Fajna też okładka jest przede wszystkim. Także mówię, coś dla fanów Lovecrafta, ale też takich komiksów właśnie z małym dreszczykiem emocji. Myślę, że będziecie zadowoleni. Także jeśli chodzi o mnie, tyle. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tych materiałów. Jeżeli byście chcieli, to możecie skomentować, polubić, udostępnić. Oczywiście zaglądajcie na stronę lubiłkomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. A jeżeli chcielibyście zobaczyć wywiad, choćby nawet z autorem malarza, czyli z Łukaszem Godlewskim, możecie zajrzeć na stronę Sylwka. Tam ta rozmowa jakiś czas temu się odbyła. Także jeśli chodzi o mnie, tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.